swoim własnym przedstawicieli zarządu i pracowników Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Drodzy słuchacze, wykładowcy, nauczyciele różnych zajęć, nasi partnerzy różnych działań, przyjaciele Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jesteśmy w jednej z sal siedziby naszego uniwersytetu. To sala klubowa. Ta i pozostałe pomieszczenia są od paru dni przygotowane świątecznie i noworocznie. Przygotowane są dla Was, drodzy słuchacze. W tym roku nie ma wspólnych spotkań, serdecznych życzeń, kolęd, świątecznych stołów przygotowanych przez słuchaczy, wspólnego bycia z sobą. Nie ma uścisków i słów przyjaźni. Czas jakby zatrzymał się w miejscu. To czas wyczekiwania. Wyczekiwania na inne, lepsze jutro. Ono nadejdzie i znowu będziemy razem. Pandemia minie. Nie zamknęliśmy uniwersytetu. Drzwi każdego dnia były otwarte dla każdego z Was. Odzywały się jednak głównie telefony. Odbyły się i odbywają dziesiątki, setki rozmów z biura uniwersytetu, z własnych domów, przedstawicieli zarządu, z wieloma słuchaczami. Są to życzenia z okazji urodzin, życzenia świąteczne, rozmowy o dniu codziennym, o troskach, radościach i bardzo często smutkach. Wiemy, że nie zastąpią one spotkań bezpośrednich i rozmów na żywo, ale są. Postanowiliśmy tegoroczne życzenia, świąteczne i noworoczne, przekazać wszystkim właśnie tak, poprzez słowo mówione, poprzez film, poprzez wystrój sali, poprzez świąteczną przygotowaną wystawę przez członków klubu Foto Oko. Tak, aby być bliżej Was. W imieniu całego zarządu, a dzisiaj tu w tej sali są tylko przedstawiciele oraz pracowników Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, chciałabym przesłać z serca płynące życzenia. Życzenia, które niech towarzyszą Państwu przez święta, przez spotkania wigilijne, pod koniec roku i w zbliżającym się roku 2021. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy nadziei, własnego skrawka nieba, zadumy nad płomieniem świecy, filiżanki dobrej, pachnącej kawy, piękna poezji, muzyki, pogodnych zimowych świąt, odpoczynku i nabrania dystansu do siebie i do tego, co wokół. Życzymy wszystkim Państwu szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i samym sobą świąt. Niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi, a nowy rok niech przyniesie pomyślność, szczęście i uśmiech każdego dnia. Życzymy wielu marzeń, o które warto walczyć, radości, które warto dzielić, przyjaciół, z którymi warto być, nadziei, bez której nie da się żyć. Życzymy dobrych myśli i życzliwych rozmów oraz przyjaciół, także nowych, w nadchodzącym 2021 roku. I żeby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki. Te życzenia, te słowa od nas wszystkich płyną do wszystkich słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Te życzenia płyną do wszystkich wykładowców. Te życzenia wcześniej złożone i te słowa płynące z głębi serca od nas tu zgromadzonych płyną do wszystkich słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Te życzenia płyną także, drodzy Państwo, do wszystkich naszych wykładowców. Każda z kartek jest przygotowana z innym obrazem, z innym przesłaniem. Te życzenia płyną do nauczycieli wszystkich języków w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Te życzenia płyną do kierowników klubów, zespołów, społeczników i wolontariuszy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Płyną także i przesyłane są dla wszystkich prowadzących zajęcia ruchowe, gimnastyki, tańce, grupy śpiewacze, do chóru, kabaretu, do wszystkich, którzy prowadzą zajęcia komputerowe i wszystkie pozostałe zajęcia w Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Są to też słowa przekazane całej redakcji inspiracji pisma Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Te życzenia płyną też do naszych samorządowców. Na ręce pani marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak i pracowników Urzędu Marszałkowskiego właśnie te przeczytane wcześniej życzenia pomyślności. Płyną też do pana prezydenta miasta Zielona Góra, Janusza Kubickiego oraz wszystkich pracowników Urzędu Miasta. Przyjmijcie Państwo także życzenia wszyscy członkowie naszej Rady Programowej, Rady o charakterze naukowym. Serdeczne życzenia. Serdeczne życzenia dla naszego partnera Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej Mija Norwida w Zielonej Górze na ręce dyrektora biblioteki Andrzeja Buka, zastępczyń, wszystkich pracowników. Serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Życzenia dla Jego Magnificencji rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, profesora doktora Wojciecha Strzyżewskiego, wszystkich pracowników Uniwersytetu, studentów także. Życzenia dla pani profesor doktor habilitowanej inżynier Magdaleny Graczyk, prorektora do spraw jakości Uniwersytetu Zielonogórskiego, naszego opiekuna naukowego. Życzenia pomyślności dla dyrektora Lubuskiego Teatru i wszystkich pracowników, aktorów na ręce dyrektora Roberta Czechowskiego. Życzenia dla dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Zielonogórskiej imienia Tadeusza Berda, profesora sztuk muzycznych Czesława Grabowskiego dla filharmoników i pracowników naszej Zielonogórskiej Filharmonii. Życzenia dla profesora zwyczajnego doktora habilitowanego Czesława Osenkowskiego, naszego wieloletniego członka Rady Programowej. Życzenia dla dyrektora Biura Wystaw Artystycznych Wojciecha Kozłowskiego i wszystkich pracowników BWR. Życzenia dla profesor doktor habilitowanej Bogumiły Tarasiewicz-Ciesielskiej z Uniwersytetu Zielonogórskiego, naszego członka Rady Programowej. Życzenia dla profesora zwyczajnego doktora habilitowanego inżyniera Mariana Miłka,
naszego członka Rady Programowej z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Życzenia dla kierownika Centrum Przyrodniczego Filii Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, dr Krystyny Walińskiej i wszystkich pracowników Centrum Przyrodniczego. Życzenia dla dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej Leszka Kani i wszystkich pracowników Muzeum Ziemi Lubuskiej. Życzenia dla profesora zwyczajnego doktora Zdzisława Wołka, pracownika Uniwersytetu Zielonogórskiego, naszego członka Rady Programowej. Życzenia dla dr Agnieszki Szczap z Uniwersytetu Zielonogórskiego, naszego wykładowcy, naszego filozofa. Życzenia dla Agaty Miedzińskiej, dyrektora Zielonogórskiego Ośrodka Kultury i wszystkich pracowników ZOO. Życzenia dla dyrekcji pracowników WOSIR w Dżonkowie na ręce dyrektora Sułkowskiego. Życzenia dla dyrektora i pracowników MOSIR w Zielonej Górze. Jeszcze życzenia dla prowadzących kluby, stowarzyszenia, Centra Pomocy dla Seniorów, dla Osób Starszych w Zielonej Górze i na Ziemi Lubuskiej. Życzenia dla prezesów, przewodniczących UTW w Lubuskiem oraz słuchaczy tych wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku. Życzenia dla wszystkich partnerów naszych działań we wspólnych projektach, we wspólnych poczynaniach na rzecz osób starszych. Życzenia dla zaprzyjaźnionych i partnerskich UTW z kraju, federacji i fundacji senioralnych. Życzenia dla naszych partnerów, głównie z Niemiec, z Cottbus i zaprzyjaźnionych instytucji w tym mieście. Życzenia dla tych wszystkich, którzy piszą, dzielą się wspomnieniami, refleksjami, składają moc życzeń z okazji świąt i Nowego Roku na naszym Facebooku, głównie w inspiracjach w roli głównej ZUTW. Zapraszam. Życzenia dla wszystkich, których pominęłam i pominęliśmy. Bądźcie szczęśliwi. Wracajcie do nas. Te puste krzesła to są krzesła przygotowane na Państwa powroty. Na powroty naszych studentów, na powroty naszych słuchaczy, wykładowców i prowadzących wszystkie zajęcia. Chcę podziękować w imieniu zarządu za ten miniony rok, który był trudny nie tylko dla nas, ale dla wszystkich w tym kraju. Za to, co Państwo robiliście własnej woli, za wiele pomocy, prac społecznych, wolontariatu, za pracę w naszej siedzibie i na zewnątrz, za ukwiecanie, za to, że jesteście dobrzy. I na końcu informacja, drodzy Państwo, od jutra, czyli od 16, Uniwersytet do 3 stycznia 2021 jest zamknięty. Są urlopy, jest przerwa świąteczna. Czekamy na Państwa od 4 stycznia w nowym roku. Wszystkiego dobrego. I teraz, drodzy Państwo, przez chwilę oswoicie buzię. Mamy zachowaną dyscyplinę, drodzy Państwo. Zdrowych i wesołych świąt! Życzą kobiety Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.